Karnowski zaproponował. Byłem przy tym. To akurat na Pomorzu, więc wiem, jak to referendum wyglądało, jakie były decyzje. Dzisiaj najważniejszą rzeczą jest wyjaśnienie tej sprawy. Powołanie audytora i próba jasnego, szybkiego wyjaśnienia tych najbardziej drażliwych kwestii. To jest coś, co dla nas jest istotne. Przypomnę, że oprócz tego mamy już dzisiaj kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt donosów do spraw skierowanych do prokuratury, tak to nazwijmy, przez miasto czy przez poszczególne dzielnice, które także są badane. Działa specjalny zespół powołany przez ministra Ziobrę prokuratorów. Działa CBA, więc dajmy sobie też chwilę czasu i szansę, bez takiego emocjonowania się tym wszystkim, żeby to zrobić dzisiaj czy jutro, żeby te służby, a także ten audytor, pokazały te najcięższe przypadki, gdzie była wina i czyja była wina. Bo dzisiaj żądanie głowy Hanny Gronkiewicz-Waltz jest zapraszaniem komisarza PiS-u do miasta Warszawy. PiS-u, który w Warszawie nie mógł wygrać wyborów, a dzisiaj może to miasto dostać na talerzu. Raz, jakbyście wygrali referendum, to żaden komisarz by nie wszedł. Ale pani redaktor, możemy się umówić, że będziemy sobie opowiadać bajki. To pani teraz próbuje powiedzieć mi bajkę. Czyli pan nie wierzy, że Hanna Gronkiewicz-Waltz byłaby zdolna odnowić swój mandat nie wiem dzisiaj, referendum? Nie wiem dzisiaj, jaki będzie wynik referendum. Nie wiem. Ale robienie prezentu PiS-owi nie jest celem Platformy. I mówię to uczciwie. PiS, bo pan który, zakłada, że PiS, po prostu pani prezydent przegra nie ma dzisiaj powodu do, nie ma dzisiaj powodu do referendum, to po pierwsze. Dzisiaj danie szansy PiS-owi prowadzenia komisarza w Warszawie, jestem o tym przekonany, oddanie Warszawy PiS-owi na następne dwa lata. Gdyby referendum było przegrane, nie wiem dlaczego pan zakłada, że od razu musi być przegrane. Ponieważ emocje, które budują różne środowiska, ruchy miejskie, cała opozycja, gdzie ten atak wszyscy na Gronkiewicz-Waltz tak naprawdę daje olbrzymią szansę, że takie referendum będzie przegrane. Chyba pani ma tego pełną świadomość. Tego nie wiem. Hanna Gronkiewicz-Waltz już w jednym referendum się wybroniła, więc tego nie wiem po prostu. Nie wiem, jaki byłby inne wynik. Były wtedy... Działacze, problem polega na tym, inne bo mówi pan, tak, to prawda, wokół innego tematu były wtedy skoncentrowane emocje, ale mówi pan o tym, że powinna powstać komisja, która sprawdza reprywatyzację. Ja się zastanawiam, czy Platforma Obywatelska sama przeprowadzi takie postępowanie, czy wszystko jest w porządku, bo Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze twierdzi na przykład, że w 2011 roku Julia Pitera, bądź osoba odpowiedzialna niegdyś za walkę z korupcją, sama stawała w obronie jednego z biznesmenów, który, no co tu dużo mówić, wyspecjalizował się w takiej dosyć patologicznej reprywatyzacji i w tej interpelacji stawała w jego obronie. Dotarliśmy do interpelacji pani poseł, którą wystąpiła w obronie interesów biznesmena. Dla mnie wygląda to jak podkładka, bo ta interpelacja była dla urzędników podkładką, by pewne sprawy przyspieszyć, twierdzi stowarzyszenie. Więc jak to jest z tym udziałem Julii Piteris, tej interpelacji z 2011 roku? A jak to jest z udziałem stowarzyszenia, które tak bardzo chce wyjaśniać sprawy i wrzuca różnego rodzaju swoje przemyślenia do sieci czy na sesji z Sachomu? Ja kiedy ma propozycję wejścia do komisji, która ma sprawdzać reprywatyzację, sprawdzać te wszystkie rzeczy, to odmawia takiego wejścia. Czy jak to jest? Jakie są prawdziwe intencje? My nie mamy nic do ukrycia. Powiedziałem, że, i to powtórzę jeszcze raz, Platforma jest chyba jedyną siłą zainteresowaną wyjaśnieniem sprawy reprywatyzacji w Warszawie. Ponieważ Platforma za dwa lata, startując w wyborach, chce mieć tę sprawę czystą i jasną, bo nasz kandydat na prezydenta Warszawy, nie będzie to Hanna Gronkiewicz-Waltz, musi mieć tę sprawę za sobą wyjaśnioną. Nie może być tak, że będziemy z tą sprawą żyli przez dwa lata. I dlatego ta propozycja, która padła, także do Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, żeby weszło do tej komisji i sprawdzało wszystkie takie kwestie. My mówimy prosto. Audyt zewnętrzny pod nadzorem społecznym ma pokazać jedną rzecz, gdzie były nieprawidłowości i kto mógł złamać prawo. Jeżeli taka będzie gdzieś rekomendacja, natychmiast powinien być wniosek do prokuratury. Dzisiaj prokuratura jest organem bardzo mocno podległym Zbigniewowi Ziobrze, czyli naszym politycznym konkurentom. Myślę, że jak dostaną takie wnioski poparte argumentami, szybko się tą sprawą zajmą. Ale ważny jest zewnętrzny audyt prawdziwy całej dokumentacji, a nie wybiórczy dokumentów i sprawdzenie, czy ktoś złamał, gdzie, na jakim etapie złamał prawo. Dlatego zapraszamy, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, dlatego zapraszamy Jana Śpiewaka, dlatego zapraszamy Piotra Ikonowicza do pracy w tym zespole, żeby mieli dostęp do pełnych dokumentów i mogli sami
także kierować wnioski do prokuratury. Jeżeli tego nie chcą zrobić, z niewiadomych mi powodów, a co chwilę jakimś innym dokumentem próbują podgrzewać atmosferę, to mam duże wątpliwości co do prawdziwych intencji. Czy chcą wyjaśnić sprawę reprywatyzacji, czy chcą bić polityczny kapitał dla siebie lub dla PiS-u w tym przypadku. To jest prawdziwa odpowiedź i dla nich test. Prawdziwy test. Panie Przewodniczący, zmienię temat. Czy Platforma złożyła wniosek o delegalizację ONR? Czterech naszych posłów z tego, co wiem, taki wniosek podpisało. Co, nie konsultowało tego z przewodniczącym Schetyną? To nie był powód do tego, żeby konsultować takie kwestie. To jest działanie posłów. Sami to podjęli. Nie znam jeszcze tego wniosku. Mówiliśmy się dzisiaj, że ten wniosek zobaczymy. Mają do tego prawa, są ale posłami. Ale pana zdaniem są podstawy do delegalizacji? Jak mówię, nie znam tego wniosku, nie znam uzasadnienia i nie wiem, na czym się koleżanka i koledzy opadli. Myślę, że nie ma pan przekonania. Nie, ale ja po prostu nie jestem. Dzisiaj to jest kwestia oczywiście... Ja mniej więcej rozumiem kontekst, bo rozmawiałem z Agnieszką Pomaską, która jest jedną z tych posłanek i posłów, która podpisała ten wniosek. Głównym takim powodem napisania tego wniosku były zajścia na pogrzebinki Zagończyka i zachowanie ONR-u. Jak pani doskonale wie, jak państwo wiedzą, w Polsce promocja komunizmu i faszyzmu jest zakazana, więc tutaj chodzi o promocję faszyzmu i zachowań ksenofobicznych, które ONR pokazuje. Myślę, że to jest taki też element pokazania tamy ludziom, którzy faszyzują i którzy wprowadzają agresję i taką nienawiść w życie publiczne. Nie wiem, jaki będzie dalszy los tego wniosku, czy prokuratura się nim zajmie, czy sąd się nim zajmie, czy zajmie się nim prezydent Częstochowy, bo tam jest zarejestrowany ONR. Poznamy ten wniosek dzisiaj. To jest aktywność czterech naszych posłów. Nic złego w tej aktywności nie widzę. Panie Przewodniczący, ostatnie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Jarosław Gowin wczoraj w rozmowie ze mną na Twitterze przyznał, że wiele spraw zawalił, jeśli chodzi o usprawnienie sądownictwa, no bo także nie przekonał partii do tego, żeby pewne zmiany wprowadzić. Też ma pan poczucie klęski, że w czasie rządów Platformy nie udało się usprawnić sądownictwa? Nie mam poczucia klęski w tej kwestii. Wiem tylko, że dzisiaj tłumaczenie tym, że sądy wymagają naprawy i postępowania sądowe są zbyt długie, wszyscy o tym wiemy. Ale jak widzę, kto się za to zabiera, czyli PiS, który niszczy Trybunał Konstytucyjny, żeby go sobie podporządkować i oni jednocześnie mówią, że teraz należy tak samo potraktować sądy powszechne, to po prostu mam wielkie obawy. I nie uważam, że w sądach jest wszystko okej, ale uważam, że niezależność, niezawisłość sędziowska jest czymś, czego musimy bronić jak niepodległości, bo to jest interes Polaków. Dziękuję bardzo za rozmowę o sędziach. No ciekawe, jakich tych Polaków. Jesteśmy po 7:40. Gościem Radia TOK FM był Sławomir Neumann, przewodniczący klubu Platformy. Ja zapraszam państwa na informacje Radia TOK FM. Ładnie powiedzieć, bo to ładnie brzmi. A co tam dalej? Radia TOK FM. Zadyma to jeszcze dopiero może być. Już po 9:00 na program EKG zaprasza Maciej Głogowski. Reklama. Bierz nowe, wyrzuć stare. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Honor 4X. Ekran 5,5 cala. Dual SIM za 599. Laptop Dell. Intel Core i3. Dysk 1000. Plecak. Mysz Office w zestawie za 1799. LED TV LG. 43 cale za 1349 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Akcja Back to School w salonach iSpot już się rozpoczęła. Niezawodny sprzęt dla Twojego dziecka możesz teraz kupić w specjalnych cenach. Komputery Apple i iPady nawet o 12% taniej. A to tylko początek. Do zakupu dostaniesz szkolenie produktowe gratis oraz szansę na wygranie aż 5000 zł na dowolne studia dla dziecka. Odwiedź salon iSpot lub sprawdź szczegóły na iSpot.pl. iSpot Apple Premium Reseller. For people of tomorrow. Wszystko dobre? Co się dobrze zaczyna? Jak rok szkolny z Empikiem. Sam zobacz naszą super ofertę artykułów szkolnych i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Kup 3 dowolne produkty z asortymentu szkolnego, a zapłacisz tylko za 2. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Igrzyska paraolimpijskie w Rio na gazeta.pl. Pokażmy naszym sportowcom, że kibicujemy i jesteśmy razem z nimi.
Hashtag bohaterowie. Zdjęcia i wiadomości, emocje i relacje z olimpijskich zmagań. Zacznij wspierać naszych już dziś na gazeta.pl. Dlaczego tak wiele Polek wybiera Vitotel dla kobiet? Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Vitotel dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotel dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotel dla kobiet. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotel w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. Prowadzisz firmę, dlatego prowadzisz niezawodnego dostawczego Volkswagena. I dlatego nie zamieniłbyś go na nic innego. No, chyba że na innego, nowego Volkswagena. Tylko teraz możesz mieć nowego Volkswagena z pakietem przeglądów już od 660 zł miesięcznie. Po prostu bierzesz, używasz, a po 3 latach oddajesz i bierzesz nowego, pachnącego świeżością Volkswagena. Volkswagen Profit Lease. Nowy sposób finansowania. Bez kupowania. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 7.40, Filip Kakusz, zapraszam. Polski rząd chce uzyskać od rządu w Londynie deklarację, że Polacy w Wielkiej Brytanii są bezpieczni, podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Szef tego resortu, Witold Waszczykowski, a także ministrowie spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jeszcze dziś po południu mogą polecieć na wyspy. Robią to na polecenie premier Beaty Szydło, po tym jak dwóch kolejnych Polaków zostało pobitych w mieście Harlow w hrabstwie Essex. Dyskusja i głosowanie nad odwołaniem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działaniach urzędu w zeszłym roku, informacja o sytuacji w rolnictwie związanej z rozprzestrzeniającym się afrykańskim pomorem świń. To kilka punktów planu dzisiejszych obrad Sejmu. Niższa Izba Parlamentu zbiera się po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie. Słuchasz informacji TOK FM. Barack Obama i Władimir Putin spotkali się twarzą w twarz na marginesie szczytu G20 w Hangzhou. Spotkanie było zapowiedziane już wczoraj. Przedtem nie było wiadomo, czy dojdzie do skutku. Niewiele wiadomo jednak na temat samej treści rozmowy. Wcześniej o sytuacji w Syrii i współpracy w nalotach rozmawiali szefowie dyplomacji obu państw. John Kerry i Sergiej Ławrow. Nie udało się jednak osiągnąć porozumienia co do wspólnych działań i celów. Operacje w Syrii cały czas prowadzą siły tureckie, wspierające umiarkowanych rebeliantów. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka podało, że dżihadyści stracili właśnie ostatnią pozycję przy granicy turecko-syryjskiej. To oznacza, że organizacja Państwo Islamskie w tym kraju została pozbawiona drogi zaopatrzenia z zewnątrz. Turcja rozpoczęła operację Tarcza Eufratu pod koniec sierpnia. Celem wojsk Ankary jest wyparcie z terenów przygranicznych nie tylko dżihadystów, ale i Kurdów z ludowych jednostek samoobrony, również walczących w tym kraju. Przyda nam się kubeł zimnej wody, nie ma co popadać w pesymizm. Tak selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka ocenił wczorajszy mecz Polaków z reprezentacją Kazachstanu. Biało-czerwoni zremisowali w Astanie 2-2. To był pierwszy mecz reprezentacji w eliminacjach Mundialu 2018. W eliminacjach Polska zagra również z Danią, Rumunią, Czarnogórą i Armenią. Zachmurzy się i popada dziś w całej Polsce. Nieco więcej deszczu na wybrzeżu Podhalu i Podkarpaciu. Po południu trochę więcej przejaśnień, a na termometrach przeważnie od 17 do 20 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM. Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia TOK FM jest profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Dzień dobry, panie profesorze. Prawo i Sprawiedliwość cały czas przekonuje, że trzeba się przeciwstawić sędziom, ponieważ jest to grupa dość zdemoralizowana. No i co tu dużo mówić, Polacy są bardzo rozczarowani wymiarem sprawiedliwości. W sondażach widać, że oceniają działalność sądu źle. Tak jest, to oczywiście narracja stała od dłuższego czasu ze strony partii rządzącej. Pamiętajmy, że nie chodzi tutaj o fakt, że władza, czy organy publiczne, czy społeczeństwo odnosi się krytycznie do tego lub innego aspektu działania wymiaru sprawiedliwości, dlatego że to jest w gruncie rzeczy element normalnej debaty. Jeżeli społeczeństwo wyraża swoje opinie, może wyrażać te opinie krytyczne. Natomiast w tym momencie mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Tu nie chodzi o w istocie poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, o zwiększenie jego efektywności, o skrócenie procedur. Tu chodzi o zupełnie coś innego. Tu chodzi o, w moim przekonaniu, o podstawowe zasady państwa prawa, a mianowicie o
podważenie tego, co jest fundamentem tego państwa, mianowicie niezależne sądownictwo. Jeżeli władza mówi o kolesiach, leniwych sędziach, albo spotkaniach przy kawie, epitety są rozmaite, to wydaje się, że mamy do czynienia z czymś zupełnie innym niż z normalną krytyką czy z próbą dyskusji o tym, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, ale wyłącznie z chęcią zniszczenia niezależnego sądownictwa, stworzenia presji, która może okazać się dla wszystkich dramatyczna. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, jest przedstawiane dyskusja wokół wymiaru sprawiedliwości jako próba ochrony przywilejów sędziów, leniwych, którzy nie zamierzają zwiększyć swojej efektywności, wręcz przeciwnie, korzystają z jakichś zupełnie niezrozumiałych preferencji, czy to wynagrodzenia, czy stanu spoczynku. Otóż chcę podkreślić, że dyskusja, która się dzisiaj toczy wokół pozycji sądownictwa i pozycji sędziego, jest dyskusją w istocie o prawie obywatela do sądu. Dlatego, że sędziowie, którzy stracą swoją niezależność, stracą jednocześnie możliwość obrony skutecznej praw obywatelskich. Nie ma innego forum w Polsce, w którym obywatel może skutecznie domagać się ochrony swoich praw. Ale pytanie jest inne. Czy środowisko sędziowskie zrobiło wszystko, aby ta opowieść Prawa i Sprawiedliwości nie była przez ludzi przyjmowana? Bo powtórzę jeszcze raz, w sondażach wymiar sprawiedliwości sądy są oceniane bardzo źle. I to jest fakt. Znaczy nie da się podważyć tej niechęci wobec sądów. Tylko z tymi sondażami to jest tak, że pamiętajmy, że klientela sądów ma to do siebie, że jest to klientela, która reprezentuje sprzeczny interes. I zawsze jest tak z natury rzeczy w każdym postępowaniu sądowym, że jedna strona wygrywa, a druga przegrywa. Bo sobie ci, którzy przegrywają, w ogromnej większości to wychodzą z przekonaniem, że zostali potraktowani niesprawiedliwie. No bo taka jest natura tego postępowania. Jeżeli porównamy sondaże w Polsce i w innych krajach, to okazuje się, że sądy nigdzie nie należą do najbardziej popularnych instytucji państwa. Mówi się na przykład bardzo często o pozycji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Ale Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w szczycie swojej popularności miał 60% popularności, dzisiaj ma nieledwie 42-3%. Ja myślę, że w Polsce nie jest gorzej, a Trybunał Konstytucyjny, chciałem też zwrócić uwagę na to, uzyskiwał i uzyskuje chyba do tej pory powyżej 50% czy nawet 60% w pozytywnych ocen w opinii publicznej, więc ja byłbym sądowany ostrożny. Chyba nie. Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to zaufanie do niego też jest ograniczone. Wedle CBOS, bo ja się cały czas powołuję na CBOS. To jest coś, co wyłuje i prawdopodobnie nie ma jakiegoś stałego wyraźnego trendu, no ale myślę, że on jest w odniesieniu do Trybunału na pewno generalnie rzecz biorąc pozytywny, a nie negatywny. Nie jest to spadający trend. I zgadzam się oczywiście z tym, że ludzie mogą postrzegać się także przez pryzmat swoich przegranych w sądach, tylko że problem polega na tym, że opinia publiczna była zbulwersowana tym, w jaki sposób sędziowie zachowali się w sprawie Amber Gold. To znaczy, że jednak bezprawie było sankcjonowane i przez to do tej afery między innymi doszło, przez niektóre decyzje sędziów. Albo chociażby w sprawie reprywatyzacji, czyli tak łatwe przyznawanie, no nazwijmy to, funkcji kuratora w przypadku niektórych nieruchomości. Napadać trzeba się w domu. Nawet właściciela, który miał ponad 100 lat. No, siedzieć i pierdzieć, bo tam trzeba dać wotum ufności dla kanału Elka Pierdzielka. Jeżeli mówimy o rozmaitych, że powiem, w ułomnościach postępowania sądowego, czy może błędach, generalnie rzecz biorąc rozstrzygnięcia, z którymi się nie zgadzamy. No to się zdarza. Pamiętajmy, że jest kilkanaście milionów spraw. Na te kilkanaście milionów spraw nie wszystkie sprawy będą rozstrzygane poprawnie. Po to są zresztą rozbudowane gwarancje, procedury sądowej, instancje i tak dalej, z możliwością korekty na końcu. Sądy jednak pozwalają na to, by ostateczny wynik był maksymalnie zgodny z prawem, właśnie ze względu na to, że jest ten system jakby autokorekty. Natomiast fatalne byłoby, gdyby ta korekta była dokonywana z zewnątrz na skutek poleceń ministra sprawiedliwości czy prokuratora generalnego w instytucji, które wychodzą z zupełnie innych założeń. I teraz tak, jeżeli pani rektor pyta się o to, czy są podejmowane próby. Oczywiście, że sędziowie też mają świadomość tego, że istnieje wiele rzeczy, które można poprawić. O tym była zresztą mowa w czasie kongresu.
była mowa wbrew temu, wbrew narracji, którą spotykamy w części prasy, że sędziowie właściwie mówili wyłącznie o swoich własnych interesach, w cudzysłowie, to mówiono także o potrzebie poprawy jakości, efektywności, o potrzebie lepszej komunikacji z opinią publiczną. Bardzo, bardzo wiele głosów na ten temat padło. Tyle tylko, że znowu mamy do czynienia z odwróceniem trochę problemu, dlatego że przecież procedury sądowe, kształt tych procedur, zakres kognicji sądów zależy nie od sędziów. To, że w Polsce mamy do czynienia z jedną z najbardziej rozbudowanych w koncepcji czy modeli ochrony sądowej, która sprawia, że do sądów trafiają wszystkie sprawy, które niekoniecznie powinny być rozstrzygane przez sądy, być może powinny być rozstrzygane w postępowaniach administracyjnych. To sprawia, że sądy w Polsce są zablokowane. Pomimo tego, że mamy do czynienia z dużą liczbą sędziów, to rzeczywiście nie wygląda to z punktu widzenia jakby oglądu obywatelskiego dobrze, bo się czeka. Ale jeżeli porównamy ostatnie też statystyki postępowania sądowego w Polsce, długości postępowania w Polsce, w Hiszpanii, we Włoszech, w Niemczech, to Polska jawi się jako kraj zupełnie pozytywnych w wymiarach, że tak powiem, w tym zakresie. Czas trwania postępowania nie jest jakiś szczególnie długi w porównaniu do wielu innych państw Europy Zachodniej. Tyle tylko, że znowu tutaj dodajmy. Jeden z elementów, który polega na poprawie sytuacji w sądach, wiąże się z warunkami pracy sądów. Jeżeli w Polsce jest 10 tysięcy sędziów i sędziowie pracują w gabinetach, w których siedzi trzech sędziów, jeżeli mają w dalszym ciągu asystentów, jeżeli mają dostępu do często prostych materiałów, muszę jednak to wszystko razem sprawia... zapolemizować i przeczytałam taką analizę Forum Obywatelskiego Rozwoju i to jest analiza zresztą z 2010 roku, z której wynikało, że nakłady na sądownictwo i warunki pracy sędziów nie są wcale tak tragiczne i raczej jest problemem organizacja pracy, a nie no, nazwijmy to brak dofinansowania. I to naprawdę robiła fundacja, która przecież no, nie słynie z jakiejś szczególnej niechęci. Nie, ja nie twierdzę, że nie można poprawić, bo z całą pewnością można poprawić szereg rzeczy w organizacji pracy. Ale też organizacja pracy, znaczy organizacja procedur zależy też w ogromnym stopniu od tego, jaki jest kształt prawa, prawa procesowego, proceduralnego. Ten kształt też może ulec zmianie i powinien prawdopodobnie ulec zmianie. Tymczasem mamy do czynienia z sytuacją, w której prace Komisji Kodyfikacyjnej zostały w gruncie rzeczy przerwane, ponieważ Komisja Kodyfikacyjna, która pracowała między innymi nad zmianami w polskim systemie prawnym, także i procesowym, została rozwiązana z powodów bliżej nieokreślonych. Więc w istocie rzeczy mamy do czynienia z sytuacją, w której bardzo wiele ciosów spada na wymiar sprawiedliwości, ale są to ciosy niezasłużone, dlatego że w niewielkim stopniu w sumie sędziowie mogą oddziaływać na sytuację, która jest jakby determinowana przez obiektywne czynniki. Oczywiście wiele zależy też od sędziów. Tylko że jak się podaje liczbę spraw, które spadają na głowę przeciętnego sędziego w Polsce, to rzeczywiście rodzi się pytanie, czy przeciętny sędzia jest w ogóle w stanie z taką liczbą spraw sobie dobrze poradzić. Przerasta wszelkie oczekiwania. Ja na Twitterze rozmawiałam z byłym ministrem sprawiedliwości Jarosławem Gowinem, pytając go tak naprawdę, czy on sam sobie też zarzuca to, że nie potrafił usprawnić sądów i napisał, odpowiedział, że nie udało się wprowadzić dwuszczeblowości, ograniczyć kognicję, czy jak rozumiem ogół czynności procesowych, które sędzia musi wykonać. Zakres spraw, które są kierowane do sądu. I też kwestie prawa gospodarczego. Czy rzeczywiście politycy mają tutaj tyle zaniechań na swoim koncie? Moim zdaniem tak, dlatego że rzeczywiście to są właśnie te owe czynniki obiektywne, zewnętrzne, które determinują pracę sądów. Natomiast wydaje mi się, że ja wracam do punktu wyjścia. Dzisiaj to wekslowanie jakby dyskusji, próba wekslowania dyskusji wyłącznie na kwestię efektywności, czy braku dostatecznej efektywności sądów i usprawiedliwienie przez to w niezwykle brutalnej, agresywnej narracji o sądach,
jest moim zdaniem kompletnie nieuzasadnione i jest właśnie czynnikiem samodzielnym, który sprawia, że powstaje poczucie zagrożenia wśród sędziów, które może być efektem, który może w konsekwencji prowadzić do bardzo niebezpiecznych, nieprzewidywalnych konsekwencji, także dla obywatela, czy przede wszystkim dla obywatela. Jeżeli mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, w której sędzia, wydając wyrok, musi zacząć się liczyć z tym, że, a być może ten wyrok się nie spodoba władzy, albo wobec tego nie będzie miał szans na to, by być powołanym przez prezydenta na wyższe stanowisko w sądzie, to mamy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem jego niezawisłości. Pamiętajmy, że sędziowie dzisiaj reprezentujący także na kongresie w dużą część środowiska sędziowskiego wykazują determinację w obronie niezależności, ale jeżeli ta sytuacja będzie trwała dłużej, jeżeli będą stworzone mechanizmy, czy w ogóle pewien tryb, który skłaniać będzie ludzi do oportunizmu, do tego, by jednak bardziej zbliżać się do oczekiwań władzy, no to wtedy mamy do czynienia tak zainteresowany z Polską zagrożeniem jak... niezależnego sądownictwa. Ale prezydent uważa, że ma prawo odmówić nominacji sędziów, że w jednym z uzasadnień orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, że to nie jest tylko czysta decyzja formalna, tylko jednak prezydent po prostu ma taki... Idą chmury i będzie cały czas. I oczywiście pewien zakres decyzji, znaczy to jest w akt nie tylko zrobienia od na to kładę nacisk. W wyjątkowych sytuacjach, które są oparte na wyraźnych przesłankach, transparentnych motywach, prezydent może odmówić. Ale jeżeli odmawia, to czarne niebo i on się tam wepchał w to czarne niebo. Odmowa powinna polegać na skierowaniu z powrotem do Krajowej Rady Sądownictwa wniosku o nominację. A ja bym chciała zapytać, panie profesorze, jak pan sądzi, jaki będzie scenariusz w sprawie wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego? Ach, trudno przewidzieć w tej chwili rzeczywiście. W Trybunał w oparciu o te nowe regulacje przygotowuje regulamin. No, w każdym razie wydaje się bardzo uzasadnionym i logicznym podejściem, by kandydami na prezesa Trybunału mogli pozostawać ci sędziowie, którzy zyskują na pewno więcej niż jeden głos. Czyli nie tylko ci, którzy zgłaszają samych siebie. To po pierwsze. No, po drugie pozostaje przecież kwestia liczby kandydatów. Cała koncepcja, która została przyjęta od początku funkcjonowania w regulacji nowej konstytucji polega na tym, że to jednak sędziowie wskazują kandydatów. Sędziowie wskazują kandydatów i w tych dwóch kandydatów wskazywanych przez Trybunał stwarza... Tak, tu jest właśnie ta delikatna kwestia, no ale w każdym razie kandydaci wskazywani przez Trybunał to są osoby, które są obdarzone zaufaniem swoich kolegów. Jeżeli stworzymy tego rodzaju mechanizm, który w gruncie rzeczy de facto będzie pozbawiał sędziów Trybunału możliwości wskazania osób, które cieszą się ich zaufaniem i są obdarzone odpowiednim autorytetem, no to mamy do czynienia także z bardzo poważnym naruszeniem niezależności. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Radia Tok FM był profesor Marek Safian, był prezes Trybunału Konstytucyjnego. Ja zapraszam państwa na informacje, a po informacjach Waldemar Kuczyński, Michał Wybieralski i Agaton Koziński. Poranek Radia Tok FM. Reklama. Kiedy Virgin Mobile robi zmiany, to są wyczesane na maksa. Dlatego teraz za 29 zł z dokładką 3 giga... Zawsze wiesz, trzeba być rodzinną osobą, a nie tak konwersować się. Rodzinną być osobą. O nasz, o. Igrzyska paraolimpijskie w Rio na gazeta.pl. Pokażmy naszym sportowcom, że kibicujemy i jesteśmy razem z nimi. Hashtag bohaterowie. Zdjęcia i wiadomości, emocje i relacje z olimpijskich zmagań. Zacznij wspierać naszych już dziś na gazeta.pl. Jak najlepiej poradzić sobie ze stresem? Najlepiej poradzić sobie z nim szybko. Ale czy kupując pastylki na uspokojenie, meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania.
dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. O, patrz, łaskę się daje tu. O. Gdy stres bliski, weź Meliski. Jak ci się zapodoba, o. Producencie, docencie, absolwencie, lekarzu, dekarzu, kolejarzu, działaczu, urzędniku, pracowniku. Ale nie wyłączają plus dać na super fundusze. Słuchaj, nigdy palcem do ekranu. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Niezwykłe przygody z bohaterami Disney i Disney Pixar. Zbieraj figurki z mega kolekcji. W tym tygodniu przyprawa Kamis za złoty 45, napój energetyczny Black za złoty 55. Oferta dostępna między innymi w sklepach ABC i delikatesach Centrum. Wejdź na megakolekcja.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 5 września, minęła 8. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiec i Filip Kekusz. Premier Szydło wysyła do Londynu 3 ministrów na rozmowy o bezpieczeństwie Polaków. Prawicowa alternatywa dla Niemiec pokonała chadeków Angeli Merkel w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Prezydenci USA i Rosji rozmawiają o Syrii. Polsce zależy, by wizyta jej przedstawicieli w Londynie odbyła się jak najszybciej. Premier Beata Szydło wysyła tam 3 swoich ministrów na rozmowy o bezpieczeństwie naszych rodaków mieszkających na wyspach. Chodzi o wydarzenia w Hadlow, gdzie kilka dni temu po pobiciu zmarł obywatel Polski i gdzie w nocy z soboty na niedzielę znów zaatakowano naszych rodaków. Policja sprawdza, czy były to zbrodnie z nienawiści. Do Londynu wybierają się szefowie dyplomacji, spraw wewnętrznych oraz minister sprawiedliwości, licząc, jak mówi rzecznik MSZ Rafał Sobczak, że usłyszą, że tamtejsze władze zrobią co w ich mocy, by nasi rodacy mogli czuć się w Wielkiej Brytanii bezpiecznie. Że być może strona Brytyjska, o co również apelowaliśmy, rozpocznie kampanię informacyjną, edukacyjną na wyspach, że Polacy są wartością dodaną dla społeczeństwa Wielkiej Brytanii, nie są obciążeniem, są wartością dodaną także i dla gospodarki brytyjskiej. Możliwe, że ministrowie wylecą do Londynu jeszcze dziś, późnym popołudniem. Słuchasz informacji Tok FM. Prawicowa antyislamska alternatywa dla Niemiec odniosła spektakularny sukces w regionalnych wyborach w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. AfD po raz pierwszy wyprzedziła CDU, partii Angeli Merkel, i to w jej okręgu wyborczym. Frauke Petri, szefowa alternatywy, twierdzi, że wyborcy wyraźnie pokazali Berlinowi i pani kanclerz, że czas na zmianę. Wiodące partie straciły poparcie, ponieważ w kółko oszukują ludzi. Wcale nie mamy kryzysu azylowego, mamy po prostu problem z nielegalną imigracją. Mamy kryzys w strefie euro, cele polityki regionalnej są nieodpowiednio wyznaczone. Poza tym rządzący pomylili wolność z anarchią. Nie potrafią też znaleźć pieniędzy na politykę prorodzinną i lepszą edukację. Wybory w Mecklenburgii wygrała pozostająca w koalicji z chadekami SPD. Alternatywa dla Niemiec, zdobywając blisko 21% głosów, zajęła drugie miejsce, CDU trzecie. Tak zwane państwo islamskie działające na terenie Syrii utraciło dostęp do granicy z Turcją, a więc możliwość swobodnego przerzutu ludzi, sprzętu, a także broni. Dżihadystów z przygranicznych miejscowości wyparli rebelianci z wolnej armii syryjskiej, wspierani przez wojsko wysłane przez Ankarę. Z nami jest Dionis Turis. Operacja Tarcza Eufratu, prowadzona przez turecką armię, wydaje się być bardzo skuteczna. No, tureckie czołgi i bombowce towarzyszą rebeliantom, syryjskim Arabom i Turkmenom i powodują, że dżihadyści wycofują się w zasadzie bez walki, opuszczają miasta i wioski na północy Syrii i wracają do miejscowości nieco na południe, nad którymi mają jeszcze kontrolę, choć nie wiadomo jak długo, bo rebelianci idą ich śladem. Premier Turcji Binali Yildirim ogłosił, że na tę chwilę bojownicy z tak zwanego państwa islamskiego utracili dostęp do całej, ponad 90-kilometrowej granicy, co na pewno mocno utrudni im działanie. Problem w tym, że tarcza Eufratu wymierzona jest także przeciwko Kurdom,
których Ankara uznaje za terrorystów, a którzy walczą z dżihadystami i których wspierają Stany Zjednoczone. Właśnie, Stany Zjednoczone i Rosja prowadzą negocjacje na temat możliwości przynajmniej tymczasowego zawieszenia broni w Syrii. Przed chwilą rozmawiali o tym Barack Obama i Władimir Putin. Tak jest, prezydenci spotkali się w kuluarach szczytu G20 w Chinach. Co uzgodnili, na razie nie wiemy. Wiadomo zaś, że wcześniejsze próby szukania kompromisu na poziomie szefów dyplomacji obu krajów kilkadziesiąt minut wcześniej zakończyły się fiaskiem. To był Dionis. Przypomnijmy, że kością niezgody między Waszyngtonem a Moskwą w sprawie Syrii pozostaje przyszłość prezydenta Baszara el-Assada. Rosja go popiera, a Stany Zjednoczone uważają, że syryjski przywódca musi odejść. Teraz protesty w Brazylii wymierzone w nowego prezydenta Michela Temera, który zastąpił odwołaną z urzędu Dilma Rousseff. Do starć doszło w São Paulo, gdzie policja użyła przeciwko demonstrantom gazu łzawiącego, a potem tłumaczyła, że było to konieczne ze względu na ich agresywne zachowanie. Protestujący domagali się odsunięcia Temera i przeprowadzenia nowych wyborów. Przyszliśmy tutaj, żeby pokazać Temerowi to, co naprawdę o nim myślimy oraz o zamachu stanu, którego on i jego ludzie dokonali przeciwko prezydent Dilmie Rousseff. Przecież ona nie popełniła żadnego przestępstwa. Ona jest poważnym politykiem i zawsze pracowała dla dobra narodu brazylijskiego. Do protestów przeciwko Temerowi nawoływała sama Rousseff. Jej obrońcy od decyzji o pozbawieniu jej urzędu odwołali się już do Sądu Najwyższego. Impeachment był następstwem oskarżeń, że Rousseff ukrywała faktyczny stan finansów państwa i zaciągała kredyty bez zgody parlamentu. To są informacje Radia Tok FM. Arnik Sport, trener naszej reprezentacji piłkarskiej, mówi o błędach w meczu z Kazachstanem. Polacy fatalnie rozpoczęli eliminację do Mundialu w 2018 roku. Po zdobyciu dwóch goli w pierwszej połowie spotkania dopuścili do tego, by Kazachowie wyrównali, a remis 2-2 oznacza, że biało-czerwoni z Astany przywiozą tylko jeden punkt, mówi trener Adam Nawałka. Zawsze jest tak, że trzeba postawić kropkę nad i. Oczywiście prowadząc 2-0 nie można sobie pozwolić na błędy, które popełniliśmy w środkowej strefie boiska. Kilka strat piłek bardzo prostych. Po wczorajszych spotkaniach liderem naszej grupy została Dania, która wygrała z Armenią 1-0, natomiast w starciu Rumunii z Czarnogórą padł remis 1-1. Pogoda. Przed nami deszczowy dzień praktycznie w całym kraju. Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami wydano dla wybrzeża Podhala i Podkarpacia. Po południu będzie jednak trochę więcej przejaśnień. W ciągu dnia termometry pokażą w Katowicach 17 stopni, w Trójmieście, Poznaniu, Łodzi, Krakowie 18, w Warszawie 19, a we Wrocławiu i Szczecinie 20 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM. Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na dyskusję publicystów, a w studiu Waldemar Kuczyński, publicysta, niezależny, niezrzeszony, Michał Wybieralski, redaktor naczelny Gazety Stołecznej, i Agaton Koziński, Polska The Times. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam jeszcze wrócić do sprawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, ponieważ ciągle jest w zawieszeniu sprawa jej przyszłości, prokuratura bada sprawę. Zarząd Platformy dzisiaj się zbiera zresztą i będzie dyskutować, co robić dalej. No i podstawowa kwestia brzmi tak, czy Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna się podać do dymisji, a drugie podpytanie to, czy rzeczywiście w interesie Platformy jest to, żeby się podała do dymisji i szybko postawić na przyspieszone wybory. Dodam, że tutaj szef klubu PO Sławomir Neumann powiedział, że to jest wariant bardzo ryzykowny, bo de facto oznacza oddanie Warszawy PiS-owi, bo PiS wcale nie urządzi szybko wyborów na prezydenta Warszawy. Ja jestem w tej sprawie, muszę powiedzieć, trochę rozdarty ze względu na mój ogląd w ogóle sytuacji w Polsce, który mi nie pozwala jak gdyby lekką ręką zbyć ten argument Neumanna, że jeśli pani Gronkiewicz-Waltz poda się do dymisji, to wejdzie tutaj komisarz pisowski i przejmie miasto. Z mojego punktu widzenia to jest sprawa niezmiernie ważna, bo to będzie oznaczało, że kolejne ważne centrum władzy wpadnie w ręce faktycznie uzurpatorów władzy, ludzi, którzy skradli część władzy jej niezależnej i wobec tego będą mogli to robić również na przykład dla ludzi, to jest niby... Pani Gronkiewicz-Waltz rządzi tu 10 lat i argumentacja, że ona nie ponosi politycznej odpowiedzialności za to, co działo się w sprawach reprywatyzacji, jest nie do przyjęcia. Jest nie do przyjęcia, bo gdyby tu był prezydent pisowski
i była podobna sytuacja, to Platforma robiłaby ogromny krzyk, żeby jak najszybciej podał się do dymisji. Więc odpowiedzialność jest moim zdaniem ewidentna i muszę powiedzieć, że to, co Schetyna poradził pani Gronkiewicz, żeby en bloc powyrzucała wiceprezydentów Warszawy, to jest pomysł no, paskudny, dlatego, że to jest właściwie pomysł wedle modelu kozły ofiarne, a na czubku święta krowa. O, więc być może rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby podanie się pani Gronkiewicz do dymisji i czy referendum. I czy, nie wiem, to co mówiłaś w rozmowie z Neumannem, referendum w tej sprawie. Natomiast absolutnie uważam, że trzeba jak tylko można uniknąć komisarza Pisockiego w Warszawie, bo to będzie oznaczało, że władza nienależna, która jest kradziona na szczeblu centralnym, będzie kradziona również w Warszawie. No, tutaj jest pan rozumiem sobie wdziękiem o kradzieży. To nie jest pana sprawa. Niech pan wypowiada swój pogląd. Ale no dobrze, bo to jest, jest to dziennikarz, który ma... Teraz a nie odnosił się do mojego wdzięku. Teraz dyskutujemy o Hannie Gronkiewicz, Agata Kosińska. Powiedziałem tylko to jedno słowo, tylko i wyłącznie dlatego, żeby podkreślić, że absolutnie nie podzielam pana diagnozy sytuacji. I to jest taka forma odcięcia od pana wypowiedzi, a moja komentarz, z jednej strony uważam, że Hanna Gronkiewicz-Waltz nie poda się do dymisji, bo ma zbyt wiele do stracenia, z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość nie wprowadzi komisarza, Beata Szydło już to jasno powiedziała, jakkolwiek by na tę sprawę nie spojrzeć, PiS nie ma interesu w tym, żeby wprowadzać komisarza do warszawskiego ratusza. A moim zdaniem skończy się to referendum, takim stopniowym grillowaniem całej Platformy Obywatelskiej przy okazji tej sprawy. Ja nie widzę, żeby ktoś się szykował do zbierania podpisów w sprawie referendum. No ale tutaj to że no, już głos o referendum słychać. Moim zdaniem ta sprawa, proszę zwrócić uwagę, generalnie toczy się bardzo powoli. Platforma Obywatelska, no jedną szansę Platformy Obywatelskiej widzę w tym, że po prostu nagle pole ciężkości konfliktu politycznego przeniesie się w inne rejony. Rozumiem, że Platforma Obywatelska sama próbuje to zrobić, temu służy chociażby dyskusja o odwołaniu marszałka Kuchcińskiego, rozumiem, temu służy ten na pęce zlecony wniosek o odwołanie minister edukacji, próbę wzburzenia, rozpalenia ogniska, żeby choć trochę odciążyć Hannę Gronkiewicz-Waltz takimi ruchami technicznymi, no ale wydaje mi się, że ta sprawa jest zbyt poważna, zbyt grubymi nićmi szyta, zbyt daleko idąca, zbyt głęboko tkwi w tym Hanna Gronkiewicz-Waltz i stworzony przez nią ratusz, żeby dało się tak po prostu przeczekać ten kryzys. Moim zdaniem wcześniej czy później stanie się to. Oglądaliśmy tą Radę Miasta, transmisja w telewizji była we wszystkich telewizjach informacyjnych. Sam fakt, że wszystkie telewizje informacyjne przez kilka godzin to pokazywały, najlepiej pokazuje, co tam się działo. Widać, że masa krytyczna osób, które są wściekłe na sposób, w jaki ratusz działał w ostatnich latach, sprawi, że jak nie będzie innego wyjścia, pojawi się wniosek o referendum. Michał Wybieralski. Czy nie sądzę, żeby referendum się w Warszawie odbyło? Nie sądzę, żeby ktoś zbierał podpisy wymagane do jego wywołania oraz nie sądzę, żeby Platforma w Radzie Warszawy zdecydowała się na takie referendum, tak? Bo to są dwie drogi do wywołania referendum. No to nawet stowarzyszenia lokatorskie mogą zebrać 10% podpisów mieszkańców, żeby referendum... Podpisy zebrać łatwo. Rzeczywiście trudno zebrać potem liczbę głosów w czasie referendum. Tak, trudno sprawić, że referendum skończy się zapewne patem. Tak? Jeżeli zostaną zebrane te podpisy, jest bardzo prawdopodobne, że w urnach będzie 99,8% za odwołaniem prezydent miasta oraz, że nie będzie ważności. Tak? Znaczy, że frekwencji nie będzie, która zapewni ważność. Wydaje mi się, że to jest raczej mało możliwy scenariusz. Znaczy, co powinna zrobić Hanna Gronkiewicz-Waltz? Moim zdaniem jednak poda się do dymisji. Tak? I pójść na scenariusz z przedterminowymi wyborami. Wtedy oczywiście wchodzi komisarz, wchodzi na 90 dni i te wybory po 90 dniach muszą się odbyć. Jeżeli prezydent nie poda się do tej dymisji, grozi jej to, że zostanie wprowadzony komisarz przez premiera. Tak? I wtedy już nie ma tego zapisu o 90 dniach i o konieczności zorganizowania wyborów. Można tak naprawdę tego komisarza mianowanego przez premiera przyciągnąć do wyborów samorządowych, czyli przez 2 lata. Wydaje mi się, że ta sesja, która miała jakby wyjaśnić wątpliwości lokatorów, wątpliwości polityków w sprawie reprywatyzacji, nic nie wyjaśniła. Tam była oczywiście bardzo zła atmosfera, było krzyki, było przekrzykiwanie, buczenie, ale też wystąpienie pani prezydent nie było niczym nowym. Ona tam nic więcej nie powiedziała, nie wyjaśniła wielu kwestii związanych z nadzorem nad swoimi urzędnikami,
kwestii związanych z sygnałami alarmowymi, które do niej dochodziły, tak? Znaczy ona wiedziała, że urzędnicy zajmujący się roszczeniami, reprywatyzacją mają roszczenia, także one są w ich rodzinach, ona nic z tym nie zrobiła, nie sprawdzała tego. Dzisiaj wiemy o tym, że kolejna urzędniczka pracująca w Biurze Gospodarki Nieruchomościami była spokrewniona z beneficjentami tej reprywatyzacji. Ona złożyła specjalne oświadczenie o posiadaniu roszczeń, w której wpisała jakąś karkołomną formułę, nie jestem w stanie ustalić, czy mąż posiada roszczenia. Nikt tego nie sprawdził dalej. Znaczy widać wieloletni brak nadzoru nad biurem, które zwracało wielomilionowy majątek, zwracało w wielu przypadkach w kontrowersyjnych okolicznościach, o czym prasa wielokrotnie informowała, o czym informowały organizacje lokatorskie. Wydaje mi się, że to jest nie do obrony. Znaczy, prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz utraciła wiarygodność na tym polu, nie jest w stanie chyba się z tego wybronić. A czyli tutaj jeszcze jedna uwaga natury czysto politycznej, bo tutaj pan zarysował scenariusz, że piwa z roku, jakby doszło do referendum, to się powtórzy tak samo jak to referendum jest 3 lata temu. Jest jednak pewna zasadnicza różnica. Wtedy Donald Tusk wręcz cynicznie wyszedł na mównicę i powiedział jasno, warszawiacy nie głosujcie w tym referendum. Nie było wystarczającej frekwencji, bo elektorat Platformy Obywatelskiej w Warszawie posłuchał apelu Donalda Tuska i nie zagłosował, nie było frekwencji, Hanna Gronkiewicz-Waltz uratowała stanowisko. Proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło w 2015 roku. Elektorat Platformy Obywatelskiej w Warszawie najbardziej pękł na dwie części, na elektorat Platformy i elektorat Nowoczesnej. I tak naprawdę wszyscy traktowaliśmy, że Platforma i Nowoczesna to jest mniej więcej to samo, tam drobne różnią się, tam 3 miejsca po przecinku, to tam można dostać jakąś różnicę. W przypadku Warszawy ta różnica jest radykalna, Nowoczesna absolutnie poczuła krew, dostrzegła swoją szansę i jest jedną z najostrzej grillujących Hanny Gronkiewicz-Waltz sił. Dokładnie to samo powtórzy ten scenariusz w referendum. No i to będzie test, czy Platforma Obywatelska, nie ma jednak Donalda Tuska ani polityka o takim autorytecie, jakim on w czasie wygłaszania tamtego wyboru miał. Także ten apel, nawet jakby był powtórzony, nie miałby już tej siły. Plus byłby kontrapel ze strony, rozumiem, Ryszarda Petru, mówiący jak najbardziej głosujcie, bo Hannę Gronkiewicz-Waltz trzeba odwołać. Absolutnie próba sił między Nowoczesną i Platformą to jest nowość. Tego jeszcze w polityce polskiej nie mieliśmy to raz. Dwa, jest to największa różnica między sytuacją z 2013 roku i obecną. Dobrze, nie zostało nam wiele czasu. Ja też chciałam zgłosić jedną uwagę do tego, co mówił Michał Wybieralski, a mianowicie taką, że referendum ma siłę i w Polsce były przypadki, kiedy mieszkańcy, kiedy byli naprawdę zdeterminowani, odwoływali prezydenta miasta i nie tylko dlatego, że miał zarzuty prokuratorskie jak prezydent Olsztyna, ale także prezydent Częstochowy stracił stanowisko za nieudolność w gruncie rzeczy, więc to, że warszawiacy zostają w domu, to też jest ich swego rodzaju decyzja, która oznacza poparcie dla prezydenta. Czy tak będzie tym razem? Nie wiem, ale tę dyskusję przerwiemy, wrócimy do niej po informacjach Radia Tok FM. Poranek Radia Tok FM. Analizujemy. Sprawdzamy. Szczyt G20 w chińskim Hangzhou. Wcześniejsze rozmowy szefów dyplomacji obu państw w sprawie Syrii nie przeniosły przełomu. Moskwa i Waszyngton oddzielnie przeprowadzają naloty na dżihadystów w Syrii. Moskwa wspiera również siły prezydenta Bashara el-Assada. Handlowcy i kierowcy ciężarówek będą dziś protestować na północy Francji w pobliżu miejscowości Calais. Uczestnicy chcą od władz likwidacji tzw. dżungli, czyli obozowiska dla migrantów w tym mieście. Liczba przebywających w obozowisku ostatnio bardzo wzrosła. Organizacje pomocowe szacują, że może tam mieszkać 9 tysięcy osób, które chcą dostać się pod kanałem La Manche do Wielkiej Brytanii. Co najmniej 1000 osób ewakuowano z okolicy Alicante na południowym wschodzie Hiszpanii. W okolicy wybuchł pożar lasu, który przeniósł się na pobliski rezerwat przyrody. W większej części kraju wciąż jest upalnie, temperatury sięgają 40 stopni Celsjusza. Uroczystą premierę będzie miał dziś film Smoleńsk w reżyserii Antoniego Krauzego. Pokaz odbędzie się w warszawskim Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Fabuła filmu osnuta jest wokół wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku. Informacje sportowe. Krzysztof Sandecki, zapraszam. Tylko remis na początek eliminacji Mistrzostw Świata w 2018. Polscy piłkarze prowadzili w Astanie z Kazachstanem 2-0, ale skończyło się wynikiem 2-2, mówi selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka. Byliśmy drużyną, która posiadała inicjatywę, która miała więcej z gry i ten mecz powinien się zakończyć i oczywiście zwycięstwem. Trzeba przyjąć na klatę, mamy następne mecze. Wiadomo, że
dokładna analiza tego, co dzisiaj się działo na boisku i jedziemy dalej. A następne mecze 8 i 11 października biało-czerwoni zagrają w Warszawie z Danią i Armenią. Te zespoły spotkały się wczoraj w Kopenhadze. Duńczycy wygrali 1-0, natomiast w Kluż Rumunia zremisowała z Czarnogórą 1-1. W innych grupach dobrze eliminację mundialu rozpoczęli mistrzowie świata Niemcy, którzy wygrali wyjazdowy mecz z Norwegią 3-0. W Pradze Czesi bezbramkowo zremisowali z Irlandią Północną. Dopiero w 5 minucie doliczonego czasu gry 3 punkty w spotkaniu ze Słowacją Anglikom zapewnił Adam Lallana. Wielkie strzelanie na Malcie urządziła sobie natomiast Szkocja, która wygrała 5-1. Przed Agnieszką Radwańską szansa, aby po raz pierwszy w karierze awansować do ćwierćfinału US Open. Polka w czwartej rundzie zmierzy się z Chorwatką Aną Koniuch. Radwańska z 92 w rankingu 19-latką grała jak dotąd tylko raz i miała sporo problemów. Ostatecznie wygrała w tegorocznym Wimbledonie, ale dopiero po bardzo wyrównanej trzysetowej walce okupionej przez rywalkę kontuzją. Dziś zawodniczki zmierzą się na korcie centralnym. Mecz rozpocznie się już we wtorek czasu polskiego. Na koniec dosyć nietypowe konsekwencje afery dopingowej. Kubańska dyskobolka Yarelys Barrios, która kilka dni temu została pozbawiona przez MKOL srebrnego medalu igrzysk w Pekinie, nie może oddać krążka, bo sprzedała go na aukcji internetowej. Srebro po dyskwalifikacji Kubanki powinna otrzymać Ukrainka Ołena Antonowa. Pogoda. Pochmurny i mokry będzie poniedziałek w Polsce. Przelotne deszcze możliwe niemal wszędzie. Nieco większe opady na wybrzeżu Podhalu i Podkarpaciu. Po południu zacznie się przejaśniać. Raczej chłodno. 17 stopni w Kielcach, 18 w Białymstoku i Trójmieście, 19 w Warszawie, 20 we Wrocławiu, Szczecinie i Gorzowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia TOK FM. Dominika Wielowiejska, witam ponownie. W studiu Waldemar Kuczyński, publicysta niezależny, Michał Wybieralski, redaktor naczelny Gazety Stołecznej, Agaton Koziński, Polska The Times. Jeszcze dokończymy tylko dyskusję o Warszawie, bo do tego, co powiedział Michał Wybieralski, tutaj Sławomir Neumann powiedział tak. Zakłada, że referendum będzie jednak przegrane i uważa, że w tym momencie PiS nie będzie respektował żadnych reguł, to znaczy nie będzie przyspieszonych wyborów w Warszawie, jeżeli PiS uzna, że ich nie wygra, tylko po prostu komisarz będzie rządził przez następne 2 lata. A ponieważ PiS generalnie nie przejmuje się tym, że naciąga prawo, bo w końcu na przykład premier Beata Szydło nie publikowała bardzo długo wyroków Trybunału Konstytucyjnego, chociaż powinna je opublikować niezwłocznie. Część z nich opublikowała teraz, właściwie też nie wiadomo dlaczego, więc w zasadzie prawo jest traktowane dosyć dowolnie. W związku z tym, dlaczego komisarz nie miałby rządzić przez następne 2 lata? Ja rozumiem takie założenie, które politycy Platformy forsują, że PiS prawa w ogóle już nie będzie przestrzegał i oszuka obywateli. Trochę trudno jest żyć w takim państwie, jeżeli przyjmiemy to założenie cały czas, tak wobec całej rzeczywistości. Jednak uważam, że w tym scenariuszu, w którym prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz podaje się do dymisji, ogłaszając to, tak, by doszło do przedterminowych wyborów, PiS nie zdecyduje się na ich nieprzeprowadzenie. Znaczy, jakoś jestem o tym przekonany, że nie otworzy takiego frontu, no byłoby to zbyt oczywiste zagranie na taką typową wyrwę. Znaczy, ale tutaj nie wiem dlaczego mówimy. Znaczy, myślę, że oni się na to nie zdecydują. Nie do końca to zrozumiałem intencje tutaj pytania, czemu w mianowniku jest PiS. Jak mam wrażenie, że PiS w tej sprawie gdzieś jest nawet nie w drugim, ale w trzecim planie. No. Działalność PiS-u w kwestii Hanny Gronkiewicz-Waltz sprowadza się do rutunowych komentarzy przedstawicieli tej partii w mediach, gdy biorą udział. No, dziennikarze zadają różne pytania politykom różnych partii. Jak Prawo i Sprawiedliwość jest PiS pytane o Hannę Gronkiewicz-Waltz, no to pada rutynowy, oczywiście bardzo ostry, bo takiego języka politycy używają, ale pada w sumie rutynowy komentarz i nie widać żadnego działania. Ale jeżeli Hanna Gronkiewicz-Waltz przegrywa wybory, Hanna Gronkiewicz-Waltz przegrywa wybory, to PiS staje się, że tak powiem, ważnym podmiotem w tej grze. Jako administracja rządowa, ponieważ podejmuje decyzje. Ale do tego, co jest jedyny komentarz Beaty Szydło, że nie wprowadzimy komentarza. Nie wprowadzimy komisarza. Jeżeli jest przegrane referendum, sytuacja się zmienia. Tak, ale tam jest to pan redaktor przypomniał, że 90 dni na rozpisanie wyborów. Znaczy, zwracam też uwagę na to, że rzecznik rządu stworzył sobie taką furtkę, mówiąc o tym, że nie będzie komisarza, chyba że zostaną postawione prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz zarzuty.
A zostaną zaproszone. Być może są prawdopodobnie zarzuty niedopełnienia obowiązku, bo jest ona bezpośrednio nadzorowała Biuro Gospodarki Nieruchomościami podczas tej słynnej reprywatyzacji przypadku, który której nie powinno być. Więc te zarzuty wydają się bardzo prawdopodobne. Znaczy ja mam dwie uwagi. Po pierwsze, moim zdaniem PiS jest na pierwszym planie w tej grze, tylko na razie nie na skraju sceny. Nie w sposób widoczny, ale jest oczywiście na pierwszym planie i jestem przekonany, że po prostu kombinacje, jak przy okazji tej sprawy przejąć władzę w Warszawie, są bardzo intensywne. To po pierwsze. Po drugie, być może pan ma rację, że PiS respektowałby ten 90-dniowy termin. Być może pan ma rację, ale sądząc po sposobie traktowania prawa przez Kaczyńskiego, wcale nie byłbym absolutnie tego pewien i jestem przekonany, że znaleźliby paru zaradnych prawników, że tak powiem, którzy by znaleźli uzasadnienie do nieprzestrzegania tego, a w takim państwie, wie pan, w którym jedna osoba dyktuje, co danego dnia jest prawem, a następnego dnia już nie jest. Ja żyłem 45 lat, wie pan, najpierw, a właściwie 50, bo najpierw 5 lat w jednym reżimie, a potem 45 lat w drugim i jakoś się, wie pan, z tym żyje. I to jest możliwe także, może nie w takim zakresie, jak wtedy, ale to jest możliwe także w dniu dzisiejszym i w państwie, które jest członkiem Unii Europejskiej. To jest możliwe. Znaczy, no powiem szczerze, tylko jeszcze dwa słowa. No właśnie tutaj właśnie cały czas nie rozumiem tego przewekslowania tematu na PiS. No moim zdaniem najważniejszym problemem jest problem z Hanną Gronkiewicz-Waltz, która wyraźnie radzi sobie z rządzeniem w ratuszu na wielu płaszczyznach, a afera reprywatyzacyjna jest wisienką na tym całym torcie, a koncentrujemy się na tym, jakim będzie strasznie w Warszawie, jakby tutaj PiS przyszedł. Na wielu protestowałbyś tak, go? Znaczy, wydaje mi się, że ewidentnie pani prezydent sobie nie poradziła z reprywatyzacją i z nadzorem nad nią, ale tych innych obszarów, gdzie sobie nie radzi, no to już mam wrażenie, że jest trochę naciągane. Zresztą miasto całkiem sprawnie działa. No ale nie zadziałało w kluczowym momencie. Nie, no to tak porozmawiajmy, tak to jest ten, nie wiem, czy to jest w całej Polsce w sumie to KFM, nie wiem, czy ktoś ma ochotę słuchać o lokalnych problemach warszawskich. Dalej, jeżeli mogę dwa słowa, no rozważmy historię alternatywną. Tam przykład w Budapesztu. Każde miasto, ładne miasto w Europie powstało tak naprawdę w jednym momencie. Pojawia się szansa, najczęściej historyczna, pojawiają się możliwości, pojawiają się pieniądze i miasto tę szansę wykorzystuje albo nie wykorzystuje. Londyn jest takim przykładem, Paryż jest takim przykładem, Wiedeń jest takim przykładem, Wilno jest takim przykładem. To jest około 50-70 lat takiego impulsu, gdy miasto się tworzy i zastyga w tej formie. Właśnie Warszawa po 1989 roku ma taką szansę, ma możliwość stania się absolutnie perłą europejską. Od 1989 roku minęło już 27 lat. Nie widzę zalążka, że za kolejne 50 czy 45 lat, bo to jest maksymalnie 70 lat takiego okresu, wielkiej szansy dla wielkiego europejskiego miasta, żeby stać się naprawdę wielkim. Nie widzę w mieście dzisiejszym zalążka perły, chociażby porównywalnej z Wiedniem, już o Paryżu. No, Sprawa byłaby klarowna. Sprawa byłaby klarowna w tej sprawie, w tym problemie, jak i w wielu innych problemach w Polsce. Gdyby nie to, że trwa u nas wojna polityczna o uzurpatorskie zmienianie ustroju. Gdyby tej wojny nie było, to wtedy byłoby ewidentne, że pani Gronkiewicz-Waltz powinna ze stanowiska odejść. Ale ponieważ toczy się wojna o to, co jest wartością, moim zdaniem, o wiele większą niż kwestia reprywatyzacji, mimo krzywdy, jaką ludziom narobią, ale to jest wartość większa dla w ogóle życia państwa i przyszłości Polski. To sprawa niestety nie jest jednoznaczna i nie tylko w przypadku odejścia pani Gronkiewicz, ale w wielu innych sprawach. Stawiam dość ryzykowną tezę, że ceną za to, że jesteśmy w stanie tej wojny, jest to, że rządzić przez Warszawą przez najbliższe dwa lata powinien rządzić polityk, który nie dorósł do tej funkcji. Pokazała mieć pokój dusza, wyciszenie umysłu. Trzeba zawsze przez ten kościół przejść. To zdaniem jest o wiele bardziej poważna niż kwestia reprywatyzacji. To chciałam właśnie przejść do kongresu sędziów, ponieważ tam profesor Czorny, także inni uczestnicy tego kongresu mówili, że władza PiS chce po prostu
będą cię biegać. Sobie władzę sądowniczą i w gruncie rzeczy no, podjechała i trąbi ten trójpodział, teraz. Który jest fundamentem no, demokracji. Że to jest bardzo niepokojące. Czy też tak to odbierasz, Michał? No tak, tak. Znaczy ja się absolutnie z tym zgadzam, tylko żebyśmy nie łączmy jednej rzeczy z drugą, tak naprawdę. Czyli kwestia niezależności sądów, a kwestia tego, co się dzieje w Warszawie, to tam są dwie różne sprawy. I jeszcze jedno. Tu właśnie w tej sprawie widzimy również to, co powiedziałem przed chwilą, bo są jak gdyby dwa wymiary problemu dotyczącego sądu. Daruj sobie tej krowie. Problem, jak módl się do Boga za tą krowę, powiedz. Jak się wyrokuje, jak trwają rozprawy i tak dalej. Trzeba i tutaj jest bardzo wiele pretensji. Bardzo wiele pretensji, oczywiście. W środowisku sędziowskim, jak w każdym środowisku, jak wśród księży, jak wśród polityków, jak wśród dziennikarzy, są ludzie, którzy są przejęci etosem zawodowym, są dobrzy specjaliści.